Unijna pomoc żywnościowa powróciła do Wielunia po dłuższej przerwie i bardzo dobrze, bo osób, które na nią czekają, jest wcale niemało. A podczas drugiej już transzy w tym roku wydawano potrzebującym wytypowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej makaron świderki, kaszę jęczmienną, mielonkę wieprzową, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, płatki kukurydziane, cukier, mleko i olej. Dla ilu osób? Żywność przewidziana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących Osób przewidziana jest dla 866 osób. Zgodnie z zaleceniami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu. Tym razem żywność wydawana była przez 2 dni. Dzielnie spisali się po raz kolejny wolontariusze, którzy wsparli swoją pomocą komitet. Bez ich pracy wszystko nie przebiegałoby tak sprawnie. Są to osoby, które społecznie się udzielają, poświęcają swój czas. I to jest bardzo ładne, że młodzi po prostu interesują się też takimi sprawami i pomagają ludziom potrzebującym pomocy właśnie. Nie byłybyśmy w stanie, bo są listy, dwie listy jeszcze, to trzeba są kartoteki, gdzie trzeba wpisywać, podpisywać, to by się pogubiło, a muszą być osoby, które wydawają. I jeszcze muszą też delikatnie, dokładnie, żeby nie było pomyłek, bo są osoby, które, żeby nam nie przychodziły, żeby nie mówiły, że to nie dostały, czy tamto. Musimy to sprawnie wydawać, żeby każdy był zadowolony, no i żeby dostali zgodnie z listą, jaką mają, nie? Dużo osób skorzysta z tego i są osoby, które rzeczywiście to wszystko pobierają. Także nam nic nie zostaje, wszystko są elegancko, wszystko wydane. Jesteśmy zadowolone z tego wszystkiego. No i mieszkańcy również, bo są to potrzebne rzeczy na co dzień, także też są zadowoleni. Asortyment produktów, jak widzieliśmy, jest dość bogaty i systematycznie uzupełniany, choćby o sezonowe produkty, takie jak pomidory, które wydawano podczas drugiej transzy. W tym roku do Wielunia trafią jeszcze prawdopodobnie 3 transze unijnej pomocy żywnościowej.